dnia, bądź mocny. Kogoś, kto ma też problemy z krwią, chce uzdrowić, chce dotknąć swoją mocą, chce dotknąć swoją siłą, swoim pokojem i swoją łaską. I Pan Jezus bardzo chce, żeby oddać Mu chwałę. Żeby oddać Mu chwałę i powiedzieć: Panie Jezu, Ty jesteś uzdrowicielem, Ty jesteś lekarzem, Ty jesteś zbawicielem świata. Ty leczysz, Ty uzdrawiasz. Ty dotykasz, Ty umacniasz. Tobie, Panie Jezu, chcemy oddać chwałę. Tobie chcemy oddać cześć. Tobie chcemy oddać uwielbienie. Chcemy Ci powiedzieć, Panie, że Twoje Słowo ma moc zbawić nasze dusze. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, że przyszedłeś do nas w tej Eucharystii, że tu jesteś między nami. I dziękujemy Ci, Panie, że Twoja moc, moc Twojej miłości dotyka nas wszystkich. Dotyka nas wszystkich. Zaśpiewać chcę miłości pieśń memu Zbawcy, Jezusowi. Chcę mu zaśpiewać tej miłości pieśń, żeby mu powiedzieć: kochany Zbawco, drogi Jezu. Chcielibyśmy słyszeć, jak do nas ktoś mówi, że jesteśmy dla niego ważni. Czasem udajemy, że nie chcemy słyszeć. Oczywiście uciekamy, ale tak naprawdę to chcemy. I tutaj w tej pieśni jest: kochany Zbawco, drogi Jezu. W tych ramionach się skryć. Przytul mnie i ukryj mnie w Twych ramionach dziś. Nie wiem, co to znaczy dokładnie. Ja mam wyobrażenia, że najlepiej mnie przytulić tak, z boku, od góry, od tyłu, nie wiem jak. A Ty, Panie, wiesz, jak nas masz najlepiej przytulić i jak najlepiej nas uzdrowić. Uwielbiajmy Pana. Uwielbiajmy Go mocą modlitwy, którą prowadzi Duch Święty. Śpiewać chcę miłości pieśń, memu Zbawcy, Jezusowi. Śpiewać chcę, wysławiam Cię.
Nieważne, tyle zaśpiewać i więc przytul.